Witam Państwa i zapraszam na rozmowę dnia, której gościem jest dzisiaj Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam Panią redaktor, dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Panie ministrze, rozpocznijmy naszą rozmowę od tego, że zaangażowany w budowę S10 minister Łukasz Schreiber wpisał do wykazu prac legislacyjnych znowelizowany program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023, a właściwie z perspektywą do roku 2025, w tym budowę odcinka z Bydgoszczy do Torunia, ale też wskazał, że sam wpis nie wystarczy. Panie ministrze, kiedy inwestycja stanie się faktem? Ależ pani redaktor, mówimy o zdarzeniu, które miało miejsce jeszcze niedawno, a dzisiaj szczególny dzień również, a wszystkim za zasługą taką organizacyjną pana ministra Łukasza Schreibera, za to tutaj mu bardzo dziękuję. Ale szczególnie muszę podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i rządowi oraz panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. A plan Dudy, plan i wielkich inwestycji, on jest możliwy do realizacji dzięki takim decyzjom jak dzisiejsza. 22 miliardy złotych więcej na budowę polskich dróg. Prawie 3 miliardy złotych na budowę drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem. To pozwala realizować tą inwestycję szybciej o 3 lata, aniżeli mieliśmy to pierwotnie zaplanowane w realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. To pozwala nam na przełomie tego roku i przyszłego 2020-2021 ogłosić przetarg. To, mam nadzieję, pozwoli nam w 2022 roku podpisać umowę na budowę tejże drogi. Wreszcie w pierwszej połowie, mam nadzieję, 2023 roku spotkamy się tutaj na wbiciu tak symbolicznej pierwszej łopaty i w 2023 roku rozpocznie się realizacja. 2025 powstanie piękna, bezpieczna, nowoczesna na wskroś droga ekspresowa łącząca Toruń, między innymi Toruń z Bydgoszczą. Dzisiaj pozwoliłem sobie określić ją mianem Via Concordia, droga zgody między Bydgoszczą i Toruniem. Pani, tak będzie? Tak, wierzę. Nie, to już o czym powiedziałem przed momentem, czyli przybliżyłem możliwy przebieg procesu inwestycyjnego. Pewne. Są zabezpieczone środki finansowe. To nie są miraże. To jest decyzja rządu o przeznaczeniu między innymi środków finansowych na budowę tej drogi. Ta inwestycja ma zabezpieczenie w realizacji. Ta inwestycja powstanie w 100%, podobnie jak powstaną inne drogi dzięki temu, że poszerzony dzisiaj został program budowy dróg krajowych. To między innymi realizacja S6 z Koszalina do Gdańska. Zabezpieczone są wszystkie środki finansowe i w tej puli znajduje się również Via Concordia, droga zgody między Toruniem a Bydgoszczą. Droga zgody, która charakteryzuje również zgodę między panem prezydentem a rządem Rzeczypospolitej, między panem prezydentem Dudą a premierem Morawieckim. Droga zgody, która daje ten przykład organizacji nowych miejsc pracy, bo przecież to jest właśnie plan Dudy, plan pana prezydenta, to jest plan rządu, to jest to, czego oczekują od nas Polacy. Z pokorą realizujemy te przedsięwzięcia, które oczekiwane są przez naszych rodaków. Panie ministrze, a propos finansowania S10, a w szczególności tego odcinka Bydgoszcz-Toruń, no wiemy już, że trasa Bydgoszcz-Toruń ma być wybudowana ze środków budżetowych, a nie w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, jak wcześniej planowano. Minister Łukasz Schreiber przekazał też informację, że ma kosztować 2 miliardy 800 milionów złotych. Jak będzie wyglądał konkretnie montaż finansowy tej inwestycji? Skąd będą te środki? To jest, czerpiemy te środki z Krajowego Funduszu Drogowego i dzięki dzisiaj decyzji rządu, bo to jest uchwała Rady Ministrów, dzięki dzisiejszej decyzji rządu z Krajowego Funduszu Drogowego możemy wydać
właśnie wszystkie te środki, które potrzebne są na budowę drogi. Niekoniecznie w tym roku mieści się w limicie, który każdorazowo określa, czy wskazuje minister finansów, a swoją uchwałą przyjmuje rząd, tyle z tego funduszu, który tworzony jest z wpływów odpisy z akcyzy, różne opłaty drogowe. Jest cały montaż, który tworzy ten fundusz, również instrumenty finansowe, które możemy wykorzystać, aby finansować konkretne inwestycje. Więc wszystkie te środki będą pozwalały na to, żeby tą drogę wybudować. Więc nie jesteśmy uzależnieni każdorazowo decyzją budżetu, decyzją parlamentu, wpisaniem tych kwot do budżetu państwa. Dzisiejsza decyzja już nie może być cofnięta. Ta droga będzie finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego, tak jak także i inne drogi. Tak dzisiejsza decyzja również pozwoliła zwiększyć nakłady finansowe na wcześniej ujęte w limicie finansowym drogi, no ale niestety ceny na wykonawstwo się zmieniają w stosunku do 2017 roku, kiedy była duża zmiana w programie budowy dróg krajowych. Te koszty zostały zwiększone, zwiększyły się ceny na rynku, w związku z tym również i tutaj przewidujemy zwiększenie dofinansowania, szczególnie tych inwestycji, co do których rozpisaliśmy przetargi. Teraz należy podjąć, czy kontynuujemy po wartościach wyższych, aniżeli pierwotnie planowane, czy też zamykamy inwestycje. Nie ma mowy o zamykaniu jakichkolwiek inwestycji. Nie ma mowy o chłodzeniu miejsc pracy w budownictwie. Robimy wszystko, aby ilość miejsc pracy na polskich budowach uległa zwiększeniu. Dzisiaj to jest 1,5 miliona miejsc pracy. Dążymy, aby kilkaset nowych tysięcy miejsc pracy bezpośrednio na budowach czy w zakładach, które produkują na rzecz inwestycji drogowych, aby przybyło. Także ta dzisiejsza decyzja, o czym mówił wielokrotnie pan minister Łukasz Schreiber, to dobra decyzja dla regionu, ale to szczególnie dobra decyzja dla Polski, bo przecież to, na co rodacy oczekują. To panie ministrze, wskazuje więcej pan miejsc pracy, to są gwarancje bezpieczeństwa dla tego socjalnego, dla wszystkich, którzy pracują na budowach. Wskazuje pan, że ta decyzja nie może zostać cofnięta, ale przypomnę, że budowa drogi ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem była już wpisana do rządowego programu budowy dróg krajowych w 2015 roku, ale potem ta inwestycja z tego programu została wycofana. Jakie są gwarancje w kontekście, pytam też, pandemii koronawirusa, że tym razem się uda? Ależ historia tej drogi, budowy tej drogi i innych dróg w 2015 roku jest iście niezmiernie ciekawa, bo pragnę przypomnieć, że to wówczas rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u przyjął program budowy dróg krajowych. Tam wpisano inwestycje, wpisano budowy, których ogólna wartość, jak wówczas podliczyliśmy na przełomie 2015-16, ogólna wartość tych inwestycji to było 195 miliardów złotych. Natomiast limit finansowy, o którym dzisiaj mówimy, wynosił 107 miliardów złotych. I pragnę tutaj zwrócić uwagę, że na bez mała połowę tego programu w ogóle nie było zabezpieczonego finansowania. A pandemia koronawirusa, woli przypomnienia, to branża drogowa, to nie politycy. W 2015 roku ten program pani premier Kopacz i Platformy Obywatelskiej nazwali kiełbasą wyborczą, bo faktycznie był on przyjęty w miesiącu wrześniu. My nie konfabulujemy, my nie okłamujemy, nie podajemy kłamliwych informacji. Dzisiaj zapewniliśmy środki finansowe dla budowy tej drogi S10, dla budowy innych dróg i tego słowa dotrzymamy. A na pewno pandemia koronawirusa nie zahamuje, bo nie zahamowała polskich budów. Nie wyhamuje, nie zamrozi miejsc pracy i to jest właśnie wielki plan pana prezydenta Andrzeja Dudy. Nawiązując do wypowiedzi pana ministra, opozycja w regionie wskazuje wyraźnie, że budowa ekspresówki Bydgoszcz-Toruń to element właśnie kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy. Jak pan minister skomentuje w takim razie te słowa?
ta droga mogła być również istotnym elementem kampanii wyborczej, prezydenckiej kampanii wyborczej w 2015 roku, tylko przez 8 lat. Platforma Obywatelska nie zadbała o to, aby przygotować tę inwestycję i żeby można było powiedzieć w 2015 roku są pieniądze, są wszystkie niezbędne dokumenty do tego, aby można było powiedzieć budujemy tą drogę, ale przede wszystkim nie zadbano o środki finansowe. Bo jeszcze raz powtarzam, przyjęto program budowy dla inwestycji, których ogólny koszt wynosił prawie 200 miliardów złotych, a zabezpieczono środków finansowych tylko na połowę z nich. My mówimy jasno i wyraźnie, realizujemy tę inwestycję, realizujemy z Krajowego Funduszu Drogowego i mógłbym zaapelować do opozycji, jeżeli nie chcecie nam pomóc w realizacji tej inwestycji, to proszę, nie przeszkadzajcie. Pozwólcie, że my ją zrealizujemy. Na tą inwestycję czekają Polacy. Na tę inwestycję czekają mieszkańcy Bydgoszczy, Torunia i wreszcie wszyscy ci, którzy z tej drogi korzystają w ramach przejazdów tranzytowych. No cóż, opozycja ma prawo do tego, aby krytykować. Nie ma innych argumentów, więc mówi na wprost, no cóż, kampania wyborcza. No, Fundusz Dróg Samorządowych na 164 miliardy złotych to nie kampania wyborcza. Konkret, który pozwoli utrzymać stanowiska pracy, konkret, który pozwoli normalnie żyć Polakom, to jest konkret, który jest swoistym silnikiem, takim kołem zamachowym gospodarki, zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego, a w tym wypadku wywołanego koronawirusem. Panie ministrze, dziękuję bardzo za obecność w studiu i za rozmowę. Mam nadzieję, że niebawem, w cudzysłowie niebawem, bo zapewne prace potrwają parę lat, pojedziemy tą trasą Bydgoszcz-Toruń i będziemy współpracować dzięki tej inwestycji również w regionie. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, był gościem Rozmowy Dnia. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. We'll be right back.